Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Gamer i co? I nie wiem jakim jakim tym akcentem mogę znaczyć ten film, także jeżeli jesteś nowy na kanale, to tak sam czerwony przycisk, który jest na mojej palcu, zostaw tam na dole, bo dzisiaj będzie bardzo ciekawy film. Mam nadzieję, że zostaniesz do końca, strzelić subskrypcję, bo na 40 muszę coś wymyśleć. Piszecie mi na Instagramie, że kiedy nagram te 30 faktów o mnie, kiedy nagram, no słuchajcie, nie mogę się zabrać, bo mam dużo na głowie, tak, musicie to zrozumieć, ale ja tu zawsze dla was będę i nie wiem co się dzisiaj stanie, ale dzisiaj naprawdę będzie emocjonujący film, także trzymajcie się mocno i zapraszam Państwa miłego do oglądania. Jak wiecie, pewnie nie wiecie, pamięć mamy taką zrytą, znaczy ja mam też zrytą. Ale co się, moi drodzy Państwo, wydarzyło? Wydarzyło się to, że zagubiłem dowód. Jak ja mogę zagubić dowód? Taki jestem złym człowiekiem, żeby po prostu zagubić dowód osobisty, ale tak, może wam się wydawać, że jestem dziwny, jestem frajer i jestem... reklamują mój telefon, fajnie. Dzięki, że reklamujecie mój telefon. Fajnie, ale trzeba jeszcze pieniążki za to zabrać. Nie no, żartuję. Kilka dni temu zacząłem szukać mojego dowodu, bo jak wiecie z moich poprzednich filmów, planuję projekt. Dość prosty projekt, że po prostu jadę do Szklarskiej i będę tam wam wrzucał filmik. No więc szukam sobie tego dowodu, drodzy Państwo. No i co się dzieje? Dzieje się to po prostu, że no nie mogę znaleźć tego dowodu. Szukam, no i co się okazuje? Nie ma go. Zgłaszam, że zgubiłem dowód. Rodzice, szukali. Już tu. No i się co okazało? W razie czego zgubienia dowodu, trzeba się zgłosić do urzędu gminy. Świetnie! Zgłaszamy się. No i co się w tym miejscu okazuje? Że jeżeli nadgubiłem ten swój dowód osobisty, to mogę mieć małe problemy. Jeżeli przypadkowo bym zgubił dowód na ulicy, ktoś sobie bierze ten dowód, załóżmy, tu jest dowód osobisty. Bierze. Ktoś go sobie bierze i oho, ten pan tu. O, to fajnie. Idziemy do banku, bierzemy pożyczkę na 100 tysięcy złotych. Potem jakiś dziwnym trafem przychodzi mi SMS i jakiś tam bank z WBK Santander wydzwania do mnie i mówi: dzień dobry panie, to. Zrobił pan pożyczkę na to. A ja mówię, że ja nic o tym nie wiem. I po prostu kobieta mi wyjaśnia, że po prostu ktoś wziął na pana pożyczkę. Teraz mnie to nie interesuje. Pan musi to spłacić, albo idziemy po prostu za kratki, no. Co tu po prostu iść, takie niepłacenie pożyczki to bym 2 lata. Ale dobrze, miałem szczęście. Wiecie, czemu miałem szczęście? To nie ja znalazłem ten dowód osobisty, tylko moja mama. I powiedziała, żebym się nauczył szukać, bo jak dalej tak pójdzie z szukaniem, to ja nawet to nie wiem, zagubię się w jakiejś części po prostu albo co, ale sama historia jest dziwna, bo byłem zesrany na maksa, myślałem, no co tu się dzieje, po prostu tak klnąłem już, powiem wam tak, tak klnąłem po prostu takie wulgaryzmy szły tutaj i nie tutaj i przy rodzicach, że o Boże, jaki to o Boże, co ja teraz robię. No i w końcu się okazało, że ten dowód się znalazł, taka ulga, że o Jezu, co by się stało, gdyby ktoś by wziął na mnie pożyczkę. No jestem przekonany, żeby najpierw by podjechali, a pan tu to, o pan tu wziął ten, tu już pana mamy. No i powiem wam, że ta sytuacja mnie czegoś nauczyła, a nauczyła mnie, żeby pilnować własne dokumenty, bo jak
kładzie się do kieszeni, a potem się nie pamięta, gdzie się pieprzyło ten dowód, no to może już być z tym bardzo, 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 ale to bardzo ciężko, więc to tyle. Mam nadzieję, że po prostu no czuję się teraz z tym dobrze, a wcześniej się czułem źle, bo musiałem po prostu tego szukać i to było dla mnie takie jakieś problematyczne, ale jest, udało się, jadę i robimy ten projekt w Szklarskiej Porębie i pozdrawiam jedną osobę, która mnie tutaj ogląda. Ona jest po prostu powiem tak, ta osoba jest mi bardzo, 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 bardzo bliska. Subskrybuje mnie na pewno i dobra, ja już się nie mogę naprawdę śmiać, bo jak ja mam coś takiego, że jak ja się śmieję, to ja po prostu mam potem nie wiem, chrypę mam, a jak sprzedawkuję śmiechem, to już naprawdę jest taki dzicz, że się po prostu duszę, więc za często się też nie mogę śmiać, ale pozdrawiam tą osobę, co mnie ogląda, co mnie subskrybuje. I ta osoba już będzie wiedziała naprawdę, o co chodzi. I nie wiem, czy tutaj bym mógł ujawnić troszeczkę takich informacji, ale pozdrawiam cię i mam nadzieję, że się dobrze bawisz na wakacjach. No, także to tyle w tym filmie. A ja co? Ja tu się nudzę, wody brak i ogólnie w szczególe. Dobrze, a więc drodzy Państwo, takim akcentem możemy zakończyć film. Czyli po tym, co teraz powiedziałem, chcę zakończyć ten materiał i powiedzieć, że jestem pozytywnym człowiekiem i może Wam się wydawać, że ja mam tu czerwone oczy, bo nie śpię, ale śpię. Poszłem gdzieś o północ spać, także jest problem. Dobrze. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, że wyniesiecie tego, co ja tu zrobiłem i może to Was czegoś nauczy, żeby nie robić takich błędów, tak jak ja zrobiłem. I no co, drodzy Państwo, widzimy się już, myślę, że w następnym odcinku i myślę, że już mogę ten odcinek zakończyć, także o, poczekajcie. O. Także myślę, że już możemy zakończyć ten odcinek i widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia.